Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarociska Fortuna się kłania z tej strony. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop dla barana na miesiąc wrzesień. Zobaczymy same główne aspekty. Miłość, praca, zdrowie. Tarot, proszę, daje radę wskazówki dla barana na miesiąc wrzesień. Także tak, moi drodzy, od początku miesiąca dużo tutaj spraw związanych z kobietą. Możliwe, że będziecie gdzieś wybierać się w podróż do połowy września. Podróż gdzieś daleka. Także kobieta będzie z Wami wyruszała w tą podróż, będzie zaangażowana. Finanse, moi drodzy, tutaj wychodzą dosyć ciekawe. Będą te finanse, ale one są przeznaczone na jakiś cel. Możliwe, że w tym miesiącu baran będzie kończył budowę domu. Ja podaję taki przykład. Będą remonty, będą jakieś naprawy. Także tutaj te finanse będą, ale będą zablokowane. Jest również w finansach, moi drodzy, pod koniec miesiąca takie gdyby pomoc w postaci, no nie wiem, pożyczki, kredytu. Jakieś finanse otrzymacie i to wcale nie małe i to będzie solidny zastrzyk gotówki. Będziecie również, moi drodzy, dużo podróżować w tym miesiącu, tak jak mówię, przynajmniej jedna bądź dwie podróże, minimum jedna bądź dwie podróże, które czekają barana. Moi drodzy, dosyć ten miesiąc będzie ciekawy, bo będzie dużo się działo. Może też tak być, że czeka Was, moi drodzy, w pracy jakaś kontrola w tym miesiącu. Bądź też rywalizacja, konkurencja, rozmowy. Ale też to jest taka walka o to w tym miesiącu, aby sfinalizować pewne sprawy. Czekają Was na pewno miłe niespodzianki. Takie niespodzianki jak na przykład właśnie wspaniała impreza, spotkanie właśnie. Ale też będziecie bardzo chwaleni, gdzieś spotkacie się z przyjaciółmi, z rodziną, będziecie bardzo wychwalani. Będziecie się cieszyć, ale też, moi drodzy, czeka Was jakiś piękny prezent. Być może ktoś Was czymś obdaruje. Moi kochani, nie macie się bardzo czego obawiać w tym miesiącu, bo ten miesiąc będzie taki gospodarczo-rodzinny, ja bym powiedziała. Będziecie dobrze gospodarować w swoim właśnie gospodarstwie domowym, swoimi finansami, ale też, moi drodzy, rozmowy czekają Was ze starszą osobą, może z rodziny, która trochę będzie chciała kontrolować Wasze życie. Ale też, moi drodzy, w pracy jeszcze powiem, bo tak skaczę z tematu na temat, ale chcę powiedzieć to, co widzę. W pracy może być trochę mniej stabilnie, bo może będziecie chcieli właśnie wyjechać gdzieś na urlop i te finanse może będziecie się spodziewali, że będą większe, a będą mniejsze. Także tutaj też tak może być. No i cóż, moi drodzy, walczcie o swoje, na pewno będziecie mieli dużo siły, witalności, aby wszystko pozałatwiać, to co potrzebujecie. Szczególnie sprawy domowe tutaj będą miały ważne znaczenie.
Również, ale to szczególnie po połowie września, będą sprawy związane z domem, z zarządzaniem finansami, moi drodzy, będzie takie żonglowanie trochę pod koniec miesiąca, żonglowanie finansami. Może te pieniądze właśnie będą, ale też będziecie chcieli od razu te pieniądze wydać na jakiś cel. Także tak ja tutaj bym to widziała ogólnie, będzie bardzo dynamiczny i ciekawy miesiąc dla Was, ale pamiętajcie o zdrowiu, o sobie. Trochę może być nerwowo. Problemy mogą być tutaj z jelitami, z układem pokarmowym, także na to zwróćcie uwagę. No i też stany zapalne przy podwójnych narządach. Może to być, moi drodzy, coś związane z uszami, może to być coś związane z migdałami, z oczami, tak? Na to zwróćcie uwagę również. Ja ze swojej strony powiem, że to, czego się spodziewacie, raczej do Was przyjdzie w finansach. Miesiąc bardzo dynamiczny, ale też, moi drodzy, raczej powiedziałam, bo tutaj część pieniędzy będzie tak jak gdyby pomniejszona. Może to będzie z pracy. Może też tutaj zostaniecie w czymś na początku miesiąca pominięci. W jakiejś premii czy też w jakichś finansach. Będziecie pomniejszeni o jakąś kwotę. Ale później, tak jak mówię, z końcem miesiąca te pieniądze tak czy inaczej do Was przyjdą. Także, moi drodzy, możliwe, że też niektóre osoby będą chciały się wtrącać i będą trochę zazdrosne, szczególnie jakieś starsze osoby. Może to być starszy mężczyzna z Waszej rodziny. Także, moi drodzy, no cóż, ja Wam życzę wspaniałych urlopów, wypoczynków, wspaniałych tutaj wakacji, ci, którzy będą mieli, dokończenia remontu czy też finalizowania spraw związanych z Waszym domem. Wydaje mi się, że wszystko wyjdzie doskonale. Będzie dynamiczny miesiąc, ale walczcie o swoje, jeśli będziecie mieli tutaj takie możliwości, to walczcie. Na pewno, no, tak jak mówiłam, nie obejdzie się bez jakiejś rywalizacji, może drobnej kłótni, może też takiej kontroli ze strony kogoś z rodziny. Także, moi drodzy, życzę spełnienia, zadowolenia, uśmiechu i dbajcie o siebie, pamiętajcie o swoim zdrowiu. Także to wszystko dla barana. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkie barany.